Halo, halo, hej, siemano, mam wszystkim ludziska, z tej strony Hades i witam was w kolejnym Robloxie. Moi drodzy, Roblox Tycoon, po prostu Roblox Tycoon, witam was serdecznie. Myślę, że ta muzyka jednak nie będzie nam tu potrzebna. Sprzedajemy pizzę, moi drodzy. Sprzedajemy dobrą, pyszną pizzę, którą będzie trzeba odbierać z tąd. Tylko ciekawe, czy możemy okradać innych ludzi, to jest bardzo ciekawe I to musimy sprawdzić, moi drodzy. Mamy miecz, którym możemy karać. Możemy karać ludzi, ale trzeba sprawdzić najważniejszą rzecz. Czy ja mogę cię okraść? Mój przyjacielu. Tak, oczywiście, pierwsza rzecz, jaką Hades robi w Tycoonie, sprawdza, czy można kogoś okraść. Witam serdecznie. Czyli to już będzie dobry Tycoon, ja o tym wiem, bo można kraść ludziom ich pieniądze, tak jak youtuberzy na YouTubie kradną ludziom pieniądze. XDDDDD. Dobra, co my tu mamy? Mamy Murder Machine, czyli dostajemy noże z słynnej minigierki Murder. I ktoś tu mnie zabił, ale ja też go zabiłem za to. Nie będę się tutaj dawał tobie, kurde ziomuś. Zbierzmy pieniądze, mamy 200 coś, to możemy kupić sobie upgrade. I dzięki temu powinniśmy o wiele, wiele więcej zarobić. Zobaczymy, ile za miecz jest. Okej, za miecz jest... Dobra, teraz jest o wiele, wiele więcej. Bardzo fajnie. Więc bardzo fajnie. Niestety nie ma żadnych klikaczy tu. Moi drodzy, słuchajcie, jeśli oczywiście materiał wam się spodobał, ja wam przypominam o łapce w górę. Może zostawić łapkę, bo wtedy inaczej ten nóż tutaj odetnie ci kciuka i sam skoczy mi ten kciuk. Więc lepiej daj go dobrowolnie, bez żadnego bólu. O, co za głupota. W ogóle, moi drodzy, słuchajcie, ostatnio wrócił Scrap Mechanic. Po waszym odzewie, w sumie po waszym feedbacku pod tymi filmami widzę, że to była bardzo fajna decyzja, ponieważ i komentarzowo, wyświetleniowo i w ogóle fajnie to wszystko stoi. Aug widzę, augi, takie ala augi coś. Okej, broń, karabiny. No właśnie, straciłem jeden karabin, trudno. No, moi drodzy, widziałem, że właśnie wam strasznie się spodobało to, że wrócił Scrap. Mnie to też bardzo cieszy, ponieważ jak wiecie bądź nie wiecie, seria była tam zawieszona po prostu przez jakiś tam czas. Po prostu nie chciało mi się jej robić i Krystianowi, więc dlatego jej nie było. Może dzisiaj troszeczkę bardziej sobie pogaworzę. Czy ty sobie chcesz... Ziomuś, co ty ode mnie chcesz? Jestem mistrzem walki mieczem. Sam Jackie Chan mnie uczył walki mieczem, XD. Co z tego, że to nie to, ale niech sobie Hades pogada, pogaworzy głupoty. No i co, myślisz, że cię nie zabije? Chodź tu. A później ludzie będą pisali, że Hades, ale czemu ty zabijasz tych ludzi? Przecież nic ci nie zrobili. Co to jest? To jest kolejna broń? Halo? Byłem nieprzygotowany, ziomuś. No okej. Okej, spoko, niech i tak będzie. Może jakiś first wall kupimy. Musimy się powoli bronić przed takimi ludźmi jak on. Właśnie, dlaczego jeszcze żadnego cięcia nie zrobiłem? Moi drodzy, bo uważam, że ten Tycoon będzie dosyć krótki, więc dlatego jeszcze nie chce mi się robić cięć. No bo boję się troszeczkę o to, że ten Tycoon może być krótki. A wiecie, go 10 minutes, polski YouTube, witam bardzo serdecznie, XD. Nie, a tak na serio. Tak sobie chciałem pogadać z wami po prostu. Właśnie. Moi drodzy, ostatnio też FNAF wszedł jako seria. Ja mam nadzieję, że on się wam podoba. Bo jak nie, to zły będę i wtedy będę bił was i nie będzie Robloxa wtedy. Taki szantaż emocjonalny troszeczkę. No, jak wam się nie będzie FNAF podobał, to koniec Robloxa, wóz albo przewóz. Nie, tak naprawdę to nie. I w ogóle, słuchajcie, też bo piszecie, żebym nagrał coś z Plagą, Bladim i Diabłem. Słuchajcie, nie będzie z nimi materiałów z Robloxa, bo nie chcę robić z nimi materiałów. No i chyba nawzajem też tak czuję po prostu i tyle. No. Więc oni własnym życiem żyją, ja własnym życiem tutaj żyję, więc wiecie. Więc proszę mi nie pisać takich komentarzy, bo sobie nie życzę.
Tak, to znaczy to, żeby nie było, nie? My się nie pokłóciliśmy ani nic, po prostu jakoś tam się już przyzwyczaiłem do tego, że sam w miarę nagrywam tego Robloxa, czasami z Plebsem, czasami z Krystianem i tyle. Ziomek tutaj lata, no po prostu, no i pieniądze chce mi kraść, no co za kurde zły człowiek. No i co, patrz ziomek, co? Patrz, no i ty już nie żyjesz, chodź tu. Chodź tu, zabiję cię. W ogóle to miasto jest takie dziwnie zbudowane, tak powywalane, o. Ej, myślałem, że mogę to wziąć, come on. Myślałem Indygo o niedzieli, a w sobotę łeb obcięli. O, tu są te hełmy, dosyć popularne w Robloxowym świecie. Jak to tam mi... Ej, patrz jak szybko ja ten hajs teraz zarabiam. Strasznie szybko, aż sobie pozwolę pozbierać troszeczkę pieniędzy. Ej, moi drodzy, słuchajcie, wlazłem na most i tu jest dziura. Tu jest dziura, więc jeżeli bym wskoczył na drzewo i wskoczył tutaj, to mogę się wkraść do ziomka. A. Sorki. Mordo. Ale chciałbym wziąć pieniądze od tego pana. No, hej, teraz mogę... Tak ci porobię, gin, kurde. Ja ci dam mnie zabijać. Ej, ale jak to ogarnąłem sprytnie, cwanie i w ogóle, że można tutaj wejść. Dobra, reset charakter, bo nie potrzebujemy tutaj być. Być, idziemy do naszego tajkuna, żeby nas nie okradli. Bo to byłoby smutne troszeczkę, gdyby nas ukradli. Okej, tutaj jest jakaś maska dinozaura, witam. No i teraz powinniśmy duże pieniądze zyskiwać, moi drodzy. Kupujemy sobie ścianę i kolejną ścianę i już nie mamy pieniędzy, dlatego drapiemy się znowu na most. A co zrobimy na moście, pewnie się spytacie. A pójdziemy sobie zeskoczyć na drzewo. A co z tego drzewa zrobimy? Ha, wy to już wiecie, no to nie. Ej, ziomek, nie wskakuj tam, poczekaj. Nie. Ziomek. No elo, co tam? Co tam ziomek? Ziomeczku? Ej, ja widzę, że ziomek ma też tu do kupna kilka rzeczy, nie? A to jest ten, to jest przyspieszony. Możemy szybciej biegać. Widzę, że tu dywa nawet jest. Dużo rzeczy będzie tu do kupna. Co mnie już martwi troszeczkę, bo one będą troszeczkę bardziej wymagające. Pieniądze? Halo, pieniążki? Dajcie, no dajcie się pieniążki, no. Ja wiem, że ty będziesz tu wskakiwał, mordo. Dawaj, chodź tu. Chodź tu, ja widzę twój cień. Ty mnie nie widzisz. Hej, gini! Yeah. Ej, gdzie... Halo, pieniądze? Pieniążki. Pieniążki mi się nie chcą wziąć, nie wiem dlaczego. Dobra, umrę sobie. Umrę sobie, bo mamy ważniejsze rzeczy do roboty, czyli upgrade'owanie naszego tutaj stanu konta bankowego. Tutaj powinniśmy to kupić jeszcze 12 tysięcy. A to zaraz będziemy mieli. Patrzcie, jak się sprzedają tutaj te wszystkie rzeczy. No czuję, że naprawdę to jest krótki tajkun. Ale i tak podziwiam za zrobienie jego. Ponieważ, kurde, no takie co prawda te tajkuny są niektóre mało rozwinięte, to ten powiedzmy, że jakoś tam jeszcze ujdzie, a 12 500, czyli jeszcze seteczkę potrzebujemy, jedną seteczkę, dwie seteczki, trzy seteczki, 12 500. Aha, bo ty jeszcze sobie tego przyjacielu nie kupiłeś. Taki kurde cwaniura z ciebie. No dobrze, to ja muszę dalej chyba zbierać pieniądze. Dobrze, moi drodzy, mamy pieniądze, mamy mnóstwo, kupiłem sobie za Robuxy tutaj upgrade i tak dalej. Ponieważ ten tajkun może być troszeczkę dłuższy niż mi się wydawało, kupujemy sobie wszystko oczywiście. Owner doorsy, jakieś tu chodniczki, a przynajmniej tak mi się wydaje. Moi drodzy, tutaj za 130 tysięcy jest kolejna rzecz. Kupiłem sobie pizzę znowu, gazetki, noże, sikiery. No i teraz możemy zbudować, znaczy przynajmniej tak mi się wydaje, że to może być dłuższy tajkun, a jak nie, no to troszeczkę... zrypałem z prawem. Nie, właśnie. Tak jest, tak jak mówiłem, tu jest teleport. Dobra, czyli teraz zjebałem sprawę, bo zamiast... No i tak trochę bardzo bym powiedział.
Patrzcie. Halo? Halo, proszę dać mi wyjść. Dziękuję. A, te pieniądze. Te pieniądze z kradzieży, moi drodzy. Czy wylecę stąd w ogóle? Jest taka opcja, żebym wyleciał? Nie. A to sobie wypadnijmy, zginijmy po prostu. Nikt nie jest aż tak bardzo rozwinięty, żeby mógł ten, żeby mógł jakoś podkraść im pieniądze takim osobom. Ale to jeszcze kwestia 13 tysięcy, zobaczymy co tam na dachu nam się otworzy. Oczywiście, to jakoś bardzo nas nie interesuje. Ta tutaj część, widzę, że ktoś mi się tutaj włamał, halo policja. Halo policja, proszę na Minecraft, kupujemy sobie teleporcik, teleportujemy się tutaj. I za 50 tysięcy. Dobra, ziomek, co ty tutaj robisz? Ja ci dam się kradać. No elo, co tam? Halo, o nie, zablokowałem się. Nie, wszyscy zginiemy. Wszyscy zginiemy. 300 tysięcy. 300 tysięcy, witam serdecznie. Możemy się steleportować i zobaczyć, co tutaj można kupić dalej. Aha, już rozumiem wszystko. Naprawdę, ej, ja myślałem, że to będzie krótki, przyjemny tajkun, prawda, że o, dobra, to co to tam sobie chwilę, wiecie, pograć, nie, coś tam. Już wiem, żałuję tych słów. Ten tajkun będzie długi, będzie długi, więc moi drodzy, jeśli obejrzeliście do tego momentu, zachęcam was do zostawienia kciuka w górę, komentarza. Docencie moją pracę tutaj, bo naprawdę już spory kawał czasu siedzę nad tym tajkunem. Ja wiem, że tego nie widać jest po filmach, bo relacja jest 15 minut, ale zazwyczaj nagranie takiego tajkuna trwa około godziny, półtorej, czasami do dwóch nawet. A chcę to zamykać w jednym odcinku najczęściej, bo jest po prostu najprzyjemniej. Okej, tu są strasznie... No widzicie, tu są już maszyny po 100 tysięcy, jeszcze będę musiał kupić ściany, dach, kolejne te do generowania hajsu, czyli kompletna porażka w sumie. I wiecie, no tak naprawdę mógłbym wam podzielić to na dwa odcinki, ale to taki, czy jest sens? Chyba nie. Chyba nie ma to sensu. Więc co? No muszę zbierać dalej pieniądze niestety, ale muszę. Wow, moi drodzy, słuchajcie, 1 700 000, chyba już ponad godzinę siedzę nad tym tajkunem, nie, więcej nawet bym powiedział. Moi drodzy, wszystkie fabryki sobie kupiłem, tak poza tym. I kurde, i patrzcie w jakim tempie te wszystkie pieniądze pójdą się walić, nie? I to jest, co, może to jeszcze jakiś teleport? Nie, mogę ścieżki kupić za 350 tysięcy. Chory człowiek wymyślił tego tajkuna generalnie. Tutaj mogę kupić twarze, to mnie interesuje. Tu pewnie mogę skiny kupić. A tu co mogę kupić? Aha, i tu mogę kupić sobie czapki. To też mnie to nie interesuje, szczerze, wybaczcie, że tych rzeczy nie zrobię i nie będę robił ich. Ale kurde, chcę jeszcze dzisiaj coś innego zrobić niż siedzieć przy tym tajkunie. Moi drodzy, to jest żart jakiś? Przecież... O, no aż nie wiem co powiedzieć tak naprawdę, bo... Kurde... Moi drodzy... Naprawdę nie wiem. Naprawdę nie wiem co zrobić w tym momencie. To są... Takie monstrualne liczby w tym momencie, jasne, no zarabia się w jakimś tam szybkim, kim w miarę sposobem. Powiedzmy, że szybkim sposobem. Cześć! I gdzie mam liszczu? O nie! Zobaczył mnie! O nie! O nie! Wszyscy zginiemy. Wszyscy zginiemy. Moi drodzy, kurde, tak jak mówiłem. Masakra tu się dzieje i nie ma, i to nie mała. Jeśli chodzi o to, tutaj ile trzeba? 360 tysięcy na jakieś skrzynki, 450 tysięcy na ściany.
nie wiem co to jest. Chciałbym się dowiedzieć w sumie, o co w tym akurat chodzi. Zaraz zobaczymy. Halo, proszę mnie tu nie okradać. Okradają mnie, zabijają mnie, kurde mać. Dobra, mamy 450 tysięcy. Kupimy sobie dalej tamtą rzecz, którą potrzebujemy. Op, wleć sobie tutaj. Okej, okay, kupiliśmy ścianę, mogłem to kupić tak naprawdę. O, ostatnia ściana, 500 000. I tu 450 tysięcy, no dobra moi drodzy, więc ja jeszcze trochę pozbieram tych pieniędzy, bo chcę skończyć tego tajkuna i tak też was nie zostawię. Moi drodzy, 1,5 miliona, 1,5 miliona dolarów, no mam nadzieję, że tyle starczy do ukończenia tego tajkuna. Zobaczmy co to jest. Ja muszę się wypowiadać. Czy ja muszę się wypowiadać w tym temacie? Mam nadzieję, że nie. To nazywam przedłużaniem na siłę gry. Nic innego nie jestem w stanie powiedzieć. Kurde. No patrzcie, okej, no to są te pady, to olać, tak? 1 000 000 za logo jakieś tam, za jakieś skrzynki, kiedy te pieniądze nie idą w jakimś dobrym tempie. I... come on, nie, przepraszam was, ale ja tego nie skończę. Nie, mam dosyć, sorki. Ja proszę tylko was o docenienie tego, co już zrobiłem, czyli spędziłem chyba z 2 godziny nad tym tajkunem łącznie i... kurde, nie dam się przekonać. Moi drodzy, słuchajcie, to jest Tycoon Potwór. Chcecie? Wbijajcie, link jest w opisie. Możecie sami skończyć tego tajkuna, jeśli naprawdę, naprawdę chcecie tego. Ja nie dam rady. Ja nie dam rady, wiem o tym, bo... kurde... sorki, ale strasznie... wymagający jest ten tajkun i tyle. Moi drodzy, słuchajcie, ja wam dziękuję za oglądanie. Przepraszam was, że wyszło jak wyszło, ale ja mam dosyć. I musicie mi wybaczyć po prostu. No też musicie zrozumieć mnie, że no mnóstwo czasu na to poświęciłem. A dla was obejrzenie tego materiału to jest właśnie 17 minut przy moich 2 godzinach pracy. No pracy, wiecie, przy grze. I tyle, nie? A mam też jeszcze parę innych rzeczy do zrobienia. Więc ja wam dziękuję za uwagę, trzymajcie się. No i cześć.